Ta konferencja kończy właściwie dwa projekty. Jeden projekt to jest webinar to learn, a drugi e-business mobile trainings. I oba dotyczyły wykorzystania technologii w uczeniu. W jednym projekcie przygotowaliśmy metodykę, w jaki sposób efektywnie prowadzić webinaria. Natomiast w drugim przygotowaliśmy metodykę i też podręcznik dla trenera, w jaki sposób prowadzić szkolenia mobilne. Wydaje się, że uczenie z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest coraz bardziej popularne. Zyskuje na popularności z roku na rok, pewnie dlatego przede wszystkim, że te technologie stają się coraz bardziej dostępne. Teraz po prostu dużo taniej jest realizować takie szkolenia. Można to zrobić nie mając jakiejś głębokiej wiedzy dotyczącej wykorzystywanej technologii, tylko wystarczy chcieć i mieć niewielki budżet tak naprawdę. Prowadziliśmy badania, ostatnie datowane jest właśnie na listopad tego roku, w zakresie wykorzystania technologii w uczeniu. No i pytaliśmy decydentów w zakresie HR-u, jakie budżety przeznaczają na szkolenia wspierane technologią i jakie budżety będą przeznaczać w roku przyszłym. No i oni twierdzą, że na przykład będzie się rozwijało wykorzystanie audio-wideo, wykorzystanie webinariów, czyli właśnie takich technik, które są dość proste, niedrogie i mogą być wykorzystywane nie tylko jako uczenie pracowników, ale także content marketing na przykład. Czyli to nie jest tylko uczenie naszych zespołów, naszych pracowników, ale także uczenie naszych klientów na przykład albo dostawców. Więc to się na pewno rozwija. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę w Polsce na przykład co najbardziej popularne są webinaria obecnie, no i to jest bardzo atrakcyjna, ciekawa forma do wykorzystująca także interakcje jakieś pomiędzy uczestnikami a tym prelegentem. Digital learning dlatego na przykład, że daje on nowe możliwości, daje dotarcie do osób, które są niedostępne albo bardzo trudno dostępne, do zespołów rozproszonych, więc po prostu technologia umożliwia, często to jest tak, że koszty takiego uczenia są niższe, ale nie zawsze. To jest zależne od konkretnej sytuacji, więc po prostu daje nowe możliwości. To też nie jest tak, że uczenie cyfrowe jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Zdarzają się takie sytuacje, że tradycyjne szkolenie jest lepsze, ale dzięki wykorzystaniu technologii mamy kolejne nowe możliwości. Mobile learning daje możliwości uczenia na przykład w drodze, ale przede wszystkim uczenia na miejscu pracy. Czyli jeżeli mamy osoby, które normalnie nie mają dostępu do komputera, na przykład mamy ekipy montażowe jakieś, które na przykład montują bramy chociażby. Tak można sobie wyobrazić, że taka osoba ma cały zestaw elementów do wykorzystania przy montażu. I on może dokonać zakupu, może się czegoś nauczyć, na przykład w jaki sposób odpowiednio skonfigurować takie urządzenie, gdy jest u klienta. Tak? Więc to jest tak, że mobile learning umożliwia uczenie się w drodze, że mam materiał, który sobie uzupełniam i to uczenie równie dobrze mogłoby być na miejscu pracy i mógłbym się tego samego uczyć z komputera tam swojego, który stoi na biurku, ale może być tak, że ten kontekst, w którym jestem jako pracownik, wymaga, że do tego, żebym był efektywny, że muszę mieć jakieś informacje i mobile learning na to pozwala. Myślę, że mobile learning może być skuteczny, ale w określonym kontekście. Czy może być skuteczny właśnie jako uczenie na miejscu pracy, kiedy tych informacji potrzebujemy. Kiedy na przykład musimy sobie przypomnieć, idziemy do klienta, jesteśmy sprzedawcą i potrzebujemy przypomnieć sobie ofertę produktową. I dokładnie możemy czekać sobie na rozmowę sprzedażową z klientem i jednocześnie przypominać sobie, przewijać na telefonie, jak nasze produkty wyglądają. Możemy sobie to przypomnieć, pokazać, możemy także klientowi określone rozwiązania, które mamy w ofercie. Więc to jest po prostu dodatkowa możliwość i najlepiej pewnie, jak każde uczenie jest najbardziej skuteczna wtedy, kiedy pojawia się potrzeba i rozwiązuje tą potrzebę. No i wtedy uczenie zazwyczaj jest skuteczne.